Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 6 u mnie na kanale. Pod poprzednim materiałem z tej gry zostawiliście tyle oto pozytywnych ocen, ponad 800 łapek w górę, jest to świetny wynik i bardzo się cieszę, że jesteście tak aktywni pod tą serią. Dzisiaj słuchajcie, spróbujemy sobie przejść na poziomie normalnym tego najnowszego bossa, Lisza, niech będzie, że Lisz, chociaż już jeszcze nie podjąłem decyzji, jak będę wymawiał jego nazwę, więc niech to będzie Lisz. I pomyślałem, że ostatni, czyli piąty tier, na normalnym poziomie trudności spróbujemy przejść przy użyciu tylko paragona do ninja małpki. Paragonu właściwie, chyba tak to powinienem odmienić, nie wiem. Przeczytałem jakiś taki komentarz pod jednym z moich filmów, że komuś z was to się udało. Mi osobiście wydaje się to bardzo wiarygodne, dlatego spróbujemy sobie to zrobić. No i co, ja już nie przedłużam, zanim zaczniemy, chciałem was zaprosić na G2. Link do strony znajdziecie w opisie, także jak macie ochotę, to sobie zajrzyjcie. A my już przechodzimy do właściwej części tego materiału. Okej, taką oto mamy mapę. O, w ogóle fajnie, bo są te halloweenowe dekoracje. No w każdym razie, w tym tygodniu taką mamy mapkę i ja jeszcze w ogóle nie grałem tego normalnego Lisza na tej mapie, w sensie dosłownie to jest moja pierwsza gra na tej mapie, pierwszy Lisz od też również od dłuższego czasu, no od poprzedniego materiału, kiedy go sobie robiliśmy, także trochę czasu minęło, ale ja raczej jestem dosyć pozytywnie nastawiony, ponieważ ten normalny wcale nie jest aż taki trudny. Jeżeli chodzi o mapkę, to jest naprawdę fajna mapa, ponieważ jest dużo miejsca na farmienie, także nie ma co się tym martwić. Wprawdzie mógłbym trochę przemyśleć jakąś strategię, no bo w sumie nie zastanowiłem się nad żadną jakąś specjalną strategią, jeżeli chodzi o farmienie, tak, bo przy farmieniu pamiętajcie, zawsze o tym mówię, że ważne jest to, jak ustawicie farmy, tak żeby je sobie, wiecie, żeby sobie rozplanować, żeby ustawić ich jak najwięcej w zasięgu waszego Monkey Village, tak. No ale tutaj, no nie zaplanowałem tego, ale to myślę, że jakoś negatywnie się nie odbije na materiale, znaczy na naszej... Trochę się plączę, ale sorki, jestem trochę zmęczony, jak nagrywam ten film. Jestem praktycznie po całym dniu, trochę jeżdżenia po Wrocławiu dzisiaj miałem, także trochę jestem zmęczony, więc mogę się czasami plątać. Dobra, ja ogólnie tak, polecam kupić najpierw triple darcy, jak gracie któregokolwiek Lisza, tak naprawdę, to do tej pory zawsze grałem podobnie. Najpierw kupuję triple darcy, okej, patrzę sobie na kamerę, wszystko dobrze wygląda. Super, i ulepszam na, znaczy triple darcy, triple shot właściwie, to już jest trzecie ulepszenie na środku. Dart małpka 030, bardzo fajne ulepszenie na początku, bardzo mocne, no i oczywiście przysnąłem, bo już dawno powinienem kupić farmę. Bo teraz, tak jak widzicie, mogę ją postawić. O, nie mam farmerów, a to kupimy zaraz kilku. Jestem mega zadowolony z tego zakupu, tego właśnie takiego halloweenowego farmera. Ale dobra, na razie nie będę żadnego stawiał, ponieważ jeszcze nie do końca wiem, gdzie będzie Monkey Village. Nie chciałbym po prostu... Dobra, no na pewno Monkey Village tu nie zmieszczę, więc ten farmer mógłby stać tu. No niech będzie, niech sobie stoi tu. Jestem też strasznym fanem tego, że on, wiecie, tak porusza tą kosą czasem, jak zbiera te banany. No, ja lubię takie drobne, minimalistyczne rzeczy, a jednak zawsze, ja zawsze lubię takie drobnostki. O, widzę, że nie ulepszyłem tej farmy na drugi tier na górze, a już postawiłem kolejną. No, cóż, mój błąd. Nic się w sumie złego nie stało. Teraz tak, muszę się zastanowić, czym ja będę chciał sobie radzić z pancerzem, ponieważ zazwyczaj gram alchemikiem, ale alchemikiem nie chcemy grać, ponieważ alchemik wzmacnia Lisza, chociaż tak naprawdę moglibyśmy zagrać tym alchemikiem. Ale nie, zagram czymś innym. Ostatnio na pancerz grałem, powiedziałem, że jedną z najtańszych ścieżek na radzenie sobie z pancerzem jest snajper i tutaj to ulepszenie, full metal jacket, to nie jest prawda. Zwróciliście mi na to zresztą uwagę w komentarzu, że najtańsza jest po prostu armata, w sensie jeżeli nie liczymy alchemika. To żeby radzić sobie z pancerzem, to najtańsza, o, armata i tak jest nawet tańsza niż alchemik, jest po prostu najtańsza. Ale mimo wszystko uważam, że jest gorsza od snajpera. Okej, kupmy dwa ulepszenia na górze. A to dlatego, że snajper daje nam również możliwość bicia balonów z camo pancerzem, tak? Wystarczy mu dokupić to ulepszenie, noktowizor, tak? Który też nie jest drogim ulepszeniem, więc jakby snajper jest moim zdaniem lepszą jednostką, tak? Jeżeli chodzi od armaty, jeżeli o to chodzi. Dobrze, ja sobie myślę w ogóle, że ja mogę postawić na spokojnie jakąś łódkę. Tak, postawmy może jakiegoś grapeshota. Postawmy sobie jakiegoś grapeshota. Muszę teraz się pilnować, żeby zbierać też golda z tych wszystkich. Aha, ja tu nie mogę postawić.
bo tu jest... No nie gadajcie. Przez TT nie mogę postawić. Aha. Ale skam. Myślałem, że tutaj będę mógł postawić... No widzicie. Zazwyczaj odkryłbym to na etapie przygotowywania się do odcinka. Tutaj taki przypał. No nic, nie szkodzi. Postawimy Monkey Village tu i spróbuję tu jeszcze zmieścić... No dwóch nie zmieszczę farm. Jedną farmę jeszcze damy radę zmieścić i to tyle. No szkoda. Szkoda, bo wystarczy w takim razie, że te farmy lekko bym przesunął w lewo. Tak, wystarczyłoby, że te farmy lekko bym przesunął w lewo i wtedy mógłbym dostawić jeszcze jedną. Tak mi się wydaje, że to by było, to by nawet działało. No nic, trudno. Trudno, nic na to teraz nie poradzimy. Łódka, jeżeli chodzi o kamopancerz, też by sobie radziła, oczywiście, ale... Czy ja... ja bym wolał trochę wcześniej zbijać ten kamopancerz, jakby trochę bliżej wylotu balonów. Aha, postawiłem snajpera w takim miejscu, że go nie będziecie widzieć. Dobra, to postawimy go gdzie indziej, nie ma to znaczenia. Kupmy oczywiście tak, full metal jacket, ustawmy na strong, kupmy też gogle, chociaż kamopancerz nie pojawi się w tej rundzie. Ale o, to też mogę kupić, to jest mega fajne, to powoduje, że taki rozprysk jest za każdym waszym strzałem i jakby jest on w stanie zaatakować jeszcze balony za, no po prostu, które się znajdują za tym trafionym. Nie zmieszczę tu Monkey Village, naprawdę tu się nie zmieści Monkey Village. Ja cię kręcę, no nie gadajcie. No... Kiepska sytuacja. A dobra, czekajcie, jak sprzedam to... Oczywiście nie róbcie tak, bo tracę dużo pieniążków na tych operacjach. To teraz powinienem zmieścić, nie? Dobra. I teraz jak dam bigger radius... I dam zniżkę, to wszystkie farmy są w zasięgu. Super. Dobra. Okej. Okay. Niech będzie, niech będzie. Chociaż... Chociaż nie ukrywam, trochę faili się przydarzyło. Dobra, co bym chciał teraz postawić? Niech to będzie ninja małpka. Pewnie, może bardziej w tym miejscu, ponieważ jak ulepszę jej zasięg, to powinna być w stanie sięgnąć tutaj. Mam nadzieję, miejmy nadzieję, że będzie w stanie. Ulepszamy ją 1.01. To jest fajne ulepszenie, również pozwoli nam na lepszą kontrolę, na, jeżeli chodzi o kamo balony. O, mówisz, masz, akurat lecą balony z kamuflażem. No to właśnie ta małpka pozwoli nam troszeczkę lepiej sobie z nimi radzić, no bo po prostu widzi kamo. Tutaj mam jeszcze jednostkę, która widzi kamo pancerz, więc super. I tak niedługo będę chciał tutaj postawić maga, który będzie zdejmował kamuflaż z balonów, także też jakby też to jest, jakby ja zawsze staram się zdejmować kamo z balonów jak mogę. Jeżeli gdzieś jest woda blisko wylotu balonów, to super, bo wtedy jest bardzo tani sposób na zdejmowanie tego kamo, to jest po prostu górne ulepszenie tutaj. No może nie jest to bardzo tani sposób, trzeci tier górny na łodzi podwodnej, ale jest to bardzo fajne ulepszenie niewątpliwie. Dobra, mam bardzo dużo golda w ogóle, nie ulepszam na bieżąco, co też mnie może sporo kosztować, ale też nie muszę się aż tak przejmować. Te wszystkie błędy dużo by mnie kosztowały, gdybym grał... jak się nazywa? Na ekspercie, tutaj gramy na luzie, to jednak jest normal, więc nie ma co się aż tak stresować. Kupuję trzeci tier na środku, czwarty tier również będę chciał kupić, bo da mi on po prostu dodatkową możliwość zarabiania. No i jeżeli chodzi o trzeci tier na środku, no to... to jest mega dobre ulepszenie, ono powoduje, że ten pocisk tak jakby przelatuje po balonach, tak się odbija. W sumie dosłownie odbija się pomiędzy nimi. I to naprawdę fajnie działa. Odkryłem to ulepszenie w ogóle, Sniper 2-3 odkryłem go jakiś czas temu i naprawdę radzi sobie super. Dobra, zróbmy tak. Teraz chcę ulepszyć to i tu ulepszamy na flash bombę i... Okej, okay, mamy już bossa. Mamy już bossa, na spokojnie, 4500 zaraz powinienem dozbierać. Gorzej z tymi sterowcami, które on będzie na mnie wypuszczał, bo mam wrażenie, że nie mam nic tak, co sobie dobrze z tymi sterowcami poradzi. Spróbuję postawić destroyera. A nie, no w sumie ten sobie dobrze z sterowcami będzie radził. Dobra, nie ma tego złego. Nie ma tego złego. Dobra, tutaj mamy już pierwszego też wzmocnionego, znaczy, no pierwszy map poleciał. Dobra, radzimy sobie w porządku, wydaje mi się, że to nam, taka defensywa nam w zupełności wystarczy, ale nie wiem czy widzicie, pojawia się problem z kamuflażem. Tam z tyłu przedostają się jakieś baloniki z kamuflażem i nimi będziemy się chcieli zaopiekować za momencik, ale zanim to ulepszę snajpera, bo on mi daje dobrą kontrolę nad... Dobra, poradzimy sobie z tym. Ucieknie mi? Uciekłoby mi. Musiałbym snajpera ustawić na first. Dobrze, więc po prostu...
Continue, dajmy continue. To nas cofnie o chwilkę wcześniej. Okej, cofnął nas do tego momentu. A, wystarczy, że ja tu destroyera bym postawił. I tak chciałem to zrobić. Ciebie zostawmy na strong. No i dobra, destroyer będzie sobie świetnie radził. To mógłbym removnąć. No, mógłbym to removnąć. Removnijmy sobie tę czaszkę. No, dawaj, dawaj. Nie, bo to jest... Ten sterowiec z kolei jest opancerzony, dobra. Mamy opancerzony sterowiec. Continue, oczywiście, że continue. Łatwo sobie z tym możemy poradzić. Wystarczy, że dostawimy... Map Maulera jednego? Czy jeden wystarczy? Na strong oczywiście. Gdzie jest ten opancerzony sterowiec? Okej, okay, nie wiem. Nie wiem, co się z nim stało. Obojętnie, te map maulery i tak. Czy one mogą tu zostać? Mogą, niech sobie zostaną tutaj. To ulepszenie jest teraz dla nas super ważne. No i oczywiście zdejmowanie camo, ale zanim to, no to wracamy do farmienia, do kolejnego Blunariusa mamy, znaczy Blunariusa, do kolejnego Lisza mamy bardzo dużo czasu, jeszcze 15 rund, więc czasu co nie miara, także skupmy się może bardziej na farmieniu. Chociaż to zdejmowanie camo by się przydało, bo tak jak widzicie, no postawmy, pewnie, że tak, postawmy sobie przy okazji jeszcze ulepszę na to ognisko. No i super, tutaj mam w tym momencie maga, który zdejmuje kamuflaż, także no jest to spoko, bo chociażby ta dart małpka, ona naprawdę ma fajny damage, w sensie dart małpka 2-3 to jest mega dobre ulepszenie jak za tę cenę, ale no jednak nie widzi kamo, tak? Jednak nie widzi kamo, więc fajnie, że ten mag tutaj jest, oczywiście on nie jest tylko ze względu na tę dart małpkę, chociażby map maulery, chociażby destroyer również nie jest w stanie widzieć balonów z kamuflażem, między innymi dlatego... Czy ja tutaj dam radę jeszcze coś dostawić? Jejku, jakiś mam strasznie koślawy placement w tej grze, naprawdę. Nic nie mogę postawić tam, gdzie chcę. Dobra, ulepszmy sobie to Monkey Village, będziemy więcej dostawali. Aha, sfailowałem, przecież ja to chciałem najpierw kupić. Za 19 tysięcy najpierw chcieliśmy kupić, bo teraz zamiast 26 dostaję 29. A tutaj wiecie, różnica jest dużo większa. Dużo większa jest różnica, jeżeli macie to ulepszenie za 19 tysięcy. Po prostu ten boost z Monkey Village jest bardziej widoczny, no bo operujecie na większych kwotach, po prostu, to się tylko i wyłącznie z tego bierze. Dobra, przy okazji, poza tym, że ten snajper jest mocny, no to tak jak już zresztą chyba mówiłem, on stanowi również fajny jakby filar, ekonomiczny. W początkowym etapie rozgrywki zdecydowanie. Jest po prostu mocny, co tu dużo mówić, w sensie, no jest, nie dość, że jest mocny, radzi sobie z balonami, to jeszcze dodatkowo, no mamy tutaj tego skilla, który dodaje nam ekstra golda i to nie jest wcale mało, 1200 teraz zgarnąłem, więc ten goldzik naprawdę jest ok. Dobra, zagramy, jeszcze 3 rundy, na spokojnie, nie ma co panikować. 3 rundy to jeszcze spokojnie. Zwiększmy zasięg tutaj. Weźmy map asasyna, kupię 2 skille. Powiedziałem, że nie ma co panikować i zacząłem skille nabywać. No ale już tutaj powolutku wydaje mi się, że warto byłoby te skille jednak mieć na drugi tier. Nie pamiętam, ile drugi tier ma życia na normalnym poziomie trudności. Zaraz sprawdzimy i najwyżej, nie wiem, podejmiemy jakieś 52,5 tysiąca, to nie jest tak dużo. Wydaje mi się w ogóle, że poradzę sobie z tym, co mam. Ej, moment, przecież ja to usunąłem. Aha, bo ja pewnie potem, dobra, ja potem wznowiłem grę. Okej, dobra, w sensie, no, tak było. Dobra, to nie były opancerzone sterowce, więc nie ma tego złego. Czy ja chcę dalej farmić? Tak, chcę dalej farmić, ale zanim to, postawię jednego destroyera jeszcze. Mhm. 2 razy destroyer. Powinno być ok. Powinno być ok. Tutaj gramy skillami. Dzięki temu jestem bardzo szybko w stanie pozbyć się. No jednak nie jestem w stanie tak szybko. Nie, to jest za słaba defensywa, wiecie? To jest trochę za słabe to, co ja tutaj mam. Teraz skill by mi się przydał, nie? A tak to się przedostanie. Kurczę, no to jest trochę za słabe. Znaczy, ja to mogę łatwo wybronić, ale nie chcę tak bardzo ryzykować kosztem ekonomii, nie? Nie chcę aż tak bardzo rezygnować z tych ekonomicznych kwestii.
Pozbieramy na piąty tier po prostu, no. Pozbieramy na piąty tier, on jakby rozwiąże wszystkie nasze problemy. tutaj, piąty tier, no trochę się wykosztujemy, ale no... Jeżeli chodzi o sterowce, no to nie wierzę, że on nie będzie w stanie zniszczyć każdego tego sterowca, który na tym poziomie, czyli na drugim tierze, licz na nas puści, to nie wierzę, że... No mówię, nie wierzę, że ten... O proszę, ale za to dostaliśmy na twarz mocnym raszem od gry. Ej, co jest? Jest dosyć ciężko z jakiegoś powodu, jest dosyć ciężko. Muszę się zastanowić, wiecie, muszę trochę zwolnić. Bo wszystko dzieje się jakoś tak niepokojąco szybko. Okej, zagrajmy w ten sposób. Moździerzem. Tylko to mi nie pomoże na grupy balonów za bardzo, w żadnym razie. Akurat na grupy balonów to by mi się bardziej przydał. Tak, no przegram. Jejku, masakra, dobra, zaczynajmy jeszcze raz. 300 golda w plecy, tak żałośnie, dobra. Kilka dni temu elit przeszedłem, a tutaj taki przypał. No nic, nie mam nic na swoją obronę, poza tym, że jestem lekko zmęczony. Dobra, zastanówmy się, dlaczego to nie poszło? Słaba defensywa na grupy balonów, no w sumie nie ma co się dziwić, bo to jest kiepskie na grupy balonów, mamy tylko jednego destroyera. Na same Moaby jest ok, jako tako jest ok, z tym snajperem jest spoko. Myślę, że tutaj skórę by mi uratował tag zone, ale trochę nie wiem w jakim miejscu na tej mapie go dać. Tutaj go dać? Tag zone'a? Tu? Trochę nie wiem, ale dajmy go tu, niech będzie. Niech będzie. O, tak, tego jeszcze potrzebujemy. Zapomniałem o Monkey Village. Dajemy Bigger Rent, Jungle Drums i Primary Training. Dzięki temu armaty mamy wzmocnione. To również będzie wzmocnione, bo to też jest małpka Primary. Też to jest ok. Increased Range. Patrzcie, jaki zasięg mam te armaty, nie? Kosmiczny. Dobra. I teraz mogę zbierać na tag zone'a. Bo chociaż nawet wydaje mi się, że nie będzie konieczny. Zobaczcie, jak olbrzymi zasięg ma ten tag shooter. Cyk, odpalamy skilla. Dobrze. Teraz te moaby dużo szybciej padają. Przez to wzmocnienie z Monkey Village. Dobra, lecimy z tag zone'em. I w tym momencie chyba to mamy. Już nie wierzę, że jakby muszę się czymś przejmować. Czymś jeszcze. Tym razem. Powinno być ok. Zagrajmy nekromantą, jest dosyć tani, a zawsze pomoże nam trochę trochę jakby spowoduje, że łatwiej będzie nam ogarniać te grupy balonów. Okej. Dobra. Odpalmy wszystkie skille, już żadnego rusha nie będzie. Spoko, fail przy drugim tierze, tego się nie spodziewałem, naprawdę, że tak ciężko pójdzie. Szczerze mówię, no robiłem elit kilka dni temu, a tu widzicie. Chwila nieuwagi, co się dzieje. No nic, oczywiście będziemy się starali pójść pod Moab Eliminatora. Jeżeli chcemy grać tak super poprawnie, to powinienem sprzedać tego tak zona, bo jest 15 rund jeszcze do jakby do kolejnego bossa, do kolejnego tieru, więc myślę, że na spokojnie możemy sobie tego tak zona sprzedać. Chociaż tak teraz myślę, czy dobrze zrobiłem, ponieważ on stanowił ważny element mojej defensywy przeciwko grupom balonów. W sensie, no i teraz jakby na to nie patrzeć, nie mam żadnej defensywy na grupy balonów znowu. Więc trochę zrobiłem to co zawsze, czyli trochę strollowałem, no nic, trudno. Zobaczcie, jejku, ten zasięg jest taki, jest mega zwiększony. To ulepszenie jest takie OP, to górne ulepszenie wioski. Naprawdę, to jest aż niepoważne, powiem wam szczerze. Dobra, gramy tak, teraz ulepszamy sobie, zaraz ulepszymy sobie Monkey Village w taki sposób, żeby wciągnęło przychód wszystkich tutaj naokoło farm. Cyk. Gdzieś tam chcę jeszcze tego Elite Snipera kupić. Zobaczcie, a to dopiero 11, jeszcze 11 rund, nie? Jeszcze 11 rund, mamy naprawdę masę, znaczy mnóstwo czasu, nie masę czasu. Tylko teraz nie zmieszczę tego, tak? Znowu. Dobra, tutaj. Tu były dwa jak nic. Ta, tutaj. No trzech nie zmieszczę, tutaj. Tu było coś? Było. Tutaj. O, tutaj i tutaj. Teraz więcej powinienem być w stanie zmieścić. No i super. Dobra, teraz tak, ulepszamy na farmy.
Jakbyście grali Elite, to ja w tym momencie rekomenduję, żeby jakby wyłączyć to dwukrotne przyspieszenie gry, żebyście po prostu zdążyli te wszystkie farmy, żeby nie było tak, że macie pieniądze, ale nie farmicie, bo nie zdążycie zbudować upgrade'ów, tak? No tak tylko mówię, że rekomenduję wtedy wyłączyć to podwójne przyspieszenie na moment. No i dobra, teraz tak, Elite Snipera kupujemy, dostawiamy z powrotem tak zona. No i to nie wystarczy, będziemy potrzebowali, wiecie co, chyba najrozsądniej zagrać druidami, na tą mapę będą świetni. Albo łódź podwodna, piąty tier, środek. Właściwie nawet nie trzeba piątego tieru, skill jest bardzo mocny w ogóle łodzi podwodnej, ten na środku jest totalnym kozakiem. Także myślę, że to na pewno jest jakiś pomysł. No i dobra, kupujemy snajpera i proszę bardzo. Naprawdę elegancko to wszystko teraz wygląda. O, poza tym, że mamy problem z grupami balonów, tak? Okej, no oczywiście, że mamy problem. Do tego już dotarliśmy wcześniej. Zagrajmy tym tak zonem już. Już potrzebuję go postawić, bo no tak, widzicie sami, co się dzieje. Raz na wozie, raz pod wodzem. Mógłbym zagrać piąty tier, ale na razie nie chcę, bo chcę pozbierać na piąty tier farmy. To też bardzo fajnie boostuje. Okej, map eliminator, ulepszam tę górną armatę, bo ona jak widzicie jest w stanie atakować też tutaj i to mi mega dużo daje. Pyk, proszę bardzo, ciągle farmimy, ciągle mamy jakby źródło ekstra gotówki z naszego snajpera. Teraz nie muszę się aż tak martwić też grupą balonów, mamy map eliminatora, ale to za mało, to nie wystarczy oczywiście, będziemy potrzebowali jeszcze czegoś. Okej. Zagram sobie jeszcze jednego map asasyna. Okej, zagram zniżkę i teraz tak. Postawimy sobie Monkey Village. Czy ja dam radę postawić może jakoś tu? Nie dam rady, tak? Chciałem Monkey Village postawić w zasięgu tego Monkey Village. Dobra, zagrajmy tak. Ulepszmy środek. W tym momencie te jednostki są w stanie bić balony jakby każdego rodzaju. To daje środkowe ulepszenie. Nie ulepszam na czwarty ani piąty tier, bo to leczy naszego bossa. Także tak sobie nie ulepszamy. Dobra, i teraz tak. Potrzebuję wydać trochę na defensywę. Więc tak, lecimy. Jak najbardziej, piąty tier tutaj. Nie na strong, na first. Niech będzie na first. I tak, ten skill sporo zadaje, tak jak widzicie. Naprawdę dużo, dużo ten skill zadaje. Przy czym, żeby odblokować tego skilla, to wystarczy ulepszyć na czwarty tier, nie musicie na piąty. Informacyjnie. Dobra. Wydaje mi się, że sobie poradzimy, że tak naprawdę nie muszę nic więcej dostawiać, tak całkiem szczerze. Ale i tak dostawię. Dostawię subcommandera, który wzmocni mi z kolei tę łódkę również, tak jak widzicie, jest taki znaczek, że działa tutaj subcommander. No i oczywiście tutaj zagramy sobie reaktorem. Na wszelki wypadek, jakby tu jakieś baloniki uciekały ponownie, żeby sobie radzić z grupami balonów. Dobra, dostawiamy teraz jeszcze snajpera. Snajpera, jakiego chcę dostawić, to jest tym razem górny tier. Górny tier. Cripple Moab, ustawiony na strong i pod prędkość. A nie, na Elite go ustawmy. Okej, na Elite. Dzięki temu, że mam tego snajpera, to mogę zmieniać target wszystkim snajperom na Elite. To jest taki bardziej inteligentny sposób targetowania. Dobra, wydaje mi się, że będziemy to mieli. Tak szczerze. Raczej bez większych problemów. No, momentalnie. Jeżeli Leech wypuszcza na mnie jakiś sterowiec, to ja po prostu odpalam skilla armaty. Tak jak teraz, syk. I mamy po problemie. Dobra, teraz oczywiście już nas nie będzie raszował. Także spoko. Jak najbardziej, udało się i to całkiem. Oczywiście continue. I w tym momencie polecam zacząć stawiać farmy pod dolny tier. I chyba środek, nie wiem sam. Nigdy nie wiem, jak się ulepsza te farmy. Ja zawsze ulepszam pod środek, jak idę, wiecie, w dolny upgrade na farmach. Tak jakby dostawiam, dolepszam do niego zawsze środek. Dolepszam, ulepszam. Zwał jak zwał. Wiecie, o co chodzi. Dobra, zostawmy sobie tymi farmami w takim razie teraz mapę. One nam wygenerują masę
masę pieniążków. Ogólnie ten normalny lisz jest raczej prosty. Wiecie, no miałem sporo kłopotów tutaj, głównie przez swoją głupotę. Znaczy, głównie dlatego, że też farmię, strasznie tryharduję. Znaczy, strasznie tryharduję. Trochę tryharduję, jeżeli chodzi o farmienie. A to nie jest tu potrzebne, bo... No nie musicie mieć nie wiadomo ile golda. Tak jak widzicie, ja mam teraz bardzo dużą nawiązkę i radzę sobie z tymi tierami bez problemu. Ciągle mogę coś kupować tak naprawdę. Więc no. Teraz tak naprawdę cała gra opiera się tylko i wyłącznie na zarabianiu golda. Na nasz paragon oczywiście, na nasz paragon, który powolutku będzie tutaj budowany. Myślę nawet, że jakoś tak mogę sobie powoli zaczynać budowę tego paragonu. Więc zacznijmy oczywiście od pierwszego, piątego tieru. Zaraz postawimy kolejny. I gdzie bym chciał ten paragon mieć? Ja bym go chciał jakoś tu mieć. No jakoś w tym miejscu. Dobrze, więc tutaj ulepszmy. Proszę bardzo. Tutaj ulepszmy w ten sposób. Sam fakt, że mam jakby tyle jednostek, w sensie tyle piątych tierów na początku, ułatwi mi też przejście czwartego tieru, jeżeli chodzi o naszego bossa, tak? No bo jednak... Nawet jak wiecie, jak jesteście w trakcie budowania paragonu, no to pamiętajcie, że musicie postawić aż 3 piąte tiery, tak? Więc jakby siłą rzeczy wasza defensywa staje się mocniejsza. Okej, tutaj ulepszamy 0.3.2. To jest po prostu najdroższa ścieżka ta środkowa. A chcemy wpakować trochę pieniędzy, żeby nasz paragon był po prostu możliwie jak najbardziej, jak najlepszy. Co tu dużo mówić, głównie o to chodzi. Mógłbym jeszcze trochę tego dostawić. W sumie no powinienem, nie? Jeżeli chcę, żeby to faktycznie poradziło sobie z piątym tierem, to chyba powinienem trochę dostawić. Ile tych rund zostało? 3 rundy jeszcze. No dobra. 3 rundki. Jeszcze całkiem sporo w sumie. Tak szczerze. Nie wiem, ja to bym powoli stawiał paragon. Zobaczyłbym przy okazji może jak z czwartym tierem sobie radzi. Jeszcze w momencie, w którym ma wsparcie innych wież, tak? Dobra, weźmy postawkę. Do it. Pewnie, że do it. Proszę bardzo. Zobaczmy, co się teraz dzieje. Okej, dobra, jest totalnym szefem ten paragon. Tak, zdecydowanie. Okej, dobra. O nie, sprzedawanie leczy tego bossa. Nie mogę tego robić teraz. Byłbym zapomniał, że nie mogę tego teraz robić. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Super. Dobra, już chcę tu postawić jedną rzecz. Na wszelki wypadek, gdyby nasz paragon sobie nie poradził. Okej, tier czwarty. Po tierze czwartym. Teraz sprzedajemy oczywiście. Tak naprawdę chcę sprzedać wszystko. Tak w sumie. No bo tak jak mówiłem, chcę zobaczyć jak sobie solo poradzi. Solo jak sobie poradzi paragon, także... Nie wiem, czy on chyba widzi kamo. Także proszę bardzo. Tutaj postawię jakąś... Asekurację, perma spajki. No nie wiem. Chyba z faster production. A niech będzie z faster production. Chociaż bez alchemika to przypał trochę tak stawiać. A nie, mogę zawsze to dostawić. Okej. I tutaj też sobie postawimy w ten sposób. Na wszelki wypadek. Tak jak mówię, żeby była jakaś defensywa. I tak mam golda, żeby to zrobić. Jeżeli jednak by się przedostał. Ale nie podejrzewam. Wydaje mi się, że paragon sobie poradzi bez problemu. Mamy jeszcze, zobaczcie zresztą jak radzi sobie z tymi rundami, które tutaj na nas czekają. Zupełnie bez problemu. Robiłem kiedyś test, jak on sobie radzi na... Grałem chyba tym paragonem, jak on sobie radzi w okolicach setnej rundy. To w ogóle nie miał problemów bardzo, bardzo długo, także tutaj jestem po prostu pewien, że poradzimy sobie raczej bez większych problemów. Tak czy owak, wolałbym, wiecie... Wolałbym trzymać rękę na pulsie. Także na wszelki wypadek zostawimy sobie z tyłu jakąś defensywę. Tak naprawdę kupuję byle co z tyłu, byleby coś było. Weźmy tak. Niech będzie w ten sposób. I to tyle. Wydaje mi się, że... Zostaje nam tak naprawdę tylko czekać. Mamy jakieś opancerzone DDT, ale to w ogóle nie jest wyzwaniem dla naszego paragonu, tak jak możecie zresztą zobaczyć. Mam bardzo dużą nadwyżkę pieniędzy. Gdybym jeszcze farmił, bo sprzedałem bardzo szybko te farmy, gdybym jeszcze farmił, to myślę, że...
że tych pieniędzy byłoby mega, mega dużo, ponad milion na pewno, lekko ponad milion myślę. Znaczy, że leciutko, w sensie, że no, myślę, że tak może nawet pod 2 miliony byśmy dobili. No może pod 2 miliony to nie, ale na pewno tych pieniążków byłoby znacznie więcej, także... No tak jak mówię, trochę nieproporcjonalnie farmiłem na tym e-bossie. Nie ma potrzeby, żeby aż tak farmić, jak gracie easy, znaczy jak gracie normal, nie ma easy. No bo sami widzicie, że... Wydaje mi się, że ten Paragon sobie poradzi, ma 2 miliony punktów życia do zbicia, bo tyle będzie miał ten leash. Wydaje mi się, że sobie poradzi. Zasięg ma ok, tutaj, gdyby był trochę tu przesunięty, to by miał na całą tę ścieżkę, no ale cóż. Ok, mamy bada, tak sobie radzimy z badem, bez większych problemów. No i co? Zobaczymy, zaraz jedna runda nas dzieli od... Dobra, 2 miliony 100 życia. Jak to leci? Zobaczmy, jak to leci. Nie najgorzej, naprawdę nie najgorzej. Fajnie też sobie szybciutko radzimy z tymi sterowcami, które on na nas wypuszcza. Już połowa za nami w tym momencie. Także idzie naprawdę fajnie. W momencie, w którym ten... Okej, w momencie, w którym tak jakby pieczęć się detonuje, to bardzo duży damage zadajemy. No i proszę bardzo, solo Paragon pokonał piąty tier na normalu. Czyli widz miał rację. Oczywiście nie zwątpiłem, też mi się wydawało, że to jest jak najbardziej możliwe. 11 milionów baloników przebił tutaj nasz piąty tier. Chyba na minus i tak w ogóle wyszedłem za tę grę, przez to, że jakby dałem od nowa. W sensie przez to, że dawałem tam, no wiecie... No, że zapłaciłem, żeby zaczynać od tej rundy jednej. Wiecie, o co chodzi. To chyba wyszedłem na minus. Bo na normalu chyba się nie dostaje aż tyle golda, żebym wyszedł na plus po tym. Ale nie jestem pewien. No nieważne, to nie jest istotne, moi drodzy. Istotne jest to, że ja wam dziękuję oczywiście bardzo za uwagę. No i cóż, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał, mimo tego, że był trochę zamulony. Trochę na pewno się myliłem i kręciłem, bo no tak jak mówię, troszeczkę jestem zmęczony. Tutaj proszę o wyrozumiałość. No i co, trzymajcie ciepło, ja wam życzę miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Cześć!